Gdybyście mieli możliwość przenieść się w jakieś piękne miejsce, to czy skorzystalibyście z takiej okazji? Ja skorzystałem. Ale zacznijmy od początku. Witajcie po raz kolejny ze Szkockich Gór. Tym razem wybieram się na jeden z najpopularniejszych szczytów w całym kraju. Zimowe warunki utrzymują się w Szkocji już od jakiegoś czasu, więc staram się wykorzystać każdą możliwą okazję, aby spędzić aktywnie czas. Rozsiądźcie się wygodnie i ruszamy w drogę. Wczorajsza prognoza pogody zapowiadała słoneczny i bezchmurny dzień, także cieszyłbym się, jeśli takie warunki utrzymałyby się do końca dnia. Pierwsza część trasy, czyli ta, która jest już za mną, to takie dość męczące podejście ścieżką prowadzącą przez las. Druga część trasy to ścieżka prowadząca wzdłuż strumienia. Ścieżka jest bardzo dobrze widoczna, także ciężko byłoby gdzieś zabłądzić. Nawet zimą jest mocno wydeptana, a co oznacza, że przewija się tędy dość sporo ludzi. Trzeci etap to końcowa wspinaczka na Koblera. Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza z nich to wspinaczka wymagającą przełęczą, a druga to obejście góry i wejście po schodach. Znalazłem sobie miejscówkę, w której nie wieje wiatr. No i teraz czas na drugie śniadanie, herbatę i za chwilę ruszam dalej. Góry w Szkocji są wyjątkowe. Miałem okazję podziwiać je o każdej porze roku, ale to zimowa sceneria robi największe wrażenie. Idę teraz między dwoma szczytami. No i te widoczki wyglądają tak pięknie, że nie musiałbym wchodzić na Koblera. Ale i tak wejdę. Wszystkie góry za mną, tak ładnie to wygląda. Tyle razy tutaj byliśmy, a nigdy nie było tak dobrej widoczności.
to bardziej wymagające zejście już za mną. Teraz został mi tylko lekki spacerek do samochodu. Jeśli Wam się podobało, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. W najbliższej przyszłości pojawi się u nas dużo więcej filmów ze Szkocji. A tymczasem to już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.